Paweł, cześć. Witam wszystkich na, można powiedzieć, dość wyjątkowym panelu na tej konferencji, ponieważ jako jedyna jest tak naprawdę prowadzony w języku polskim. Ja się nazywam Maciej Hrabąż, będę dzisiejszy panel moderował. Ze mną jest Marek Cygan, Julia Krzysztofiak-Szopa, Paweł Wawrzyński, Łukasz Kobyliński i Robert Bogucki. Myślę, że najlepiej będzie zacząć od krótkiego przedstawienia się, tam jedno, dwa zdanie w takiej kolejności, jak wymieniłem. Poproszę, tak jak zaczniemy od ciebie, Marku. Dziękuję, witam wszystkich, dziękuję za zaproszenie. Więc ja działam na dwóch frontach, na Uniwersytecie Warszawskim oraz w firmie Nomagic. W obu tych miejscach zajmuję się uczeniem maszynowym i robotyką. Teraz mam moje kolej. Tak. Cześć, nazywam się Julia Krzysztofiak-Szopa. Jeszcze do niedawna, do października, byłam związana z firmą Appsilon, gdzie pełniłam rolę CIO. Appsilon zajmował się data science, uczeniem maszynowym. Ale generalnie przychodzę do tego panelu bardziej ze środowiska biznesowego, aniżeli AI-owo-ML-owego. Jestem związana z branżą technologiczną już bodaj od 15 lat, zarówno w Krzemowej Dolinie, jak i w Szwajcarii, jak i w Polsce. Także miło mi tutaj z wami być. Dziękuję. Także miło, Pawle. Witam serdecznie. Dzięki za zaproszenie. Pracuję na Politechnice Warszawskiej w Zakładzie Sztucznej Inteligencji. Zajmuję się sieciami neuronowymi i uczeniem się ze wzmocnieniem. Dziękuję bardzo. Łukaszu? Dzień dobry. Witam wszystkich. Nazywam się Łukasz Kobyliński i z jednej strony jestem adiunktem w Zespole Inżynierii Lingwistycznej Instytutu Podstaw Informatyki PAN, a z drugiej strony zarządzam częścią AI-ową w firmie Sages. Dziękuję bardzo. No i Robert. Cześć wszystkim. Ja jestem współzałożycielem i CTO Deepsense.ai, gdzie już od 8 lat dostarczamy rozwiązania oparte o uczenie maszynowe dla naszych klientów, a oprócz tego prowadzę też zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim właśnie z uczenia maszynowego. Super, dziękuję bardzo. To myślę, że zaczniemy od takiego bardziej ogólnego pytania, więc moje pytanie do was to jest takie, czy uważacie, że Polska ma szansę, albo czy może już stała się takim miejscem rozpoznawalnym na świecie co do AI? W sensie, czy można powiedzieć, że w Polsce dzieje się może nie tyle, ile w Dolinie Krzemowej, ale czy jednak Polska też jest dobrym środowiskiem do rozwijania się i czy widać, że mamy szansę być tutaj w pewnym sensie pionierami? Myślę, że w takiej samej kolejności, także Marku, prosiłbym ciebie najpierw o odpowiedź. Więc myślę, że tak moim zdaniem nie wyróżniamy się na ten moment, natomiast trend jest pozytywny. Znaczy w ostatnich latach widać dużo zmian, zarówno po stronie środowiska biznesowego, startupów, liczby możliwości, które się tutaj pojawiają w pracy zawodowej, jak i po stronie akademickiej. My chociażby na Uniwersytecie Warszawskim w tym roku uruchomiliśmy studia magisterskie dedykowane kierunkowi uczenie maszynowe czy machine learning, bo to są studia po angielsku. Widać też, że tworzą się grupy badawcze, które coraz prężniej działają, natomiast one są wciąż dość małe, więc dlatego uważam, że na tle innych, nawet krajów europejskich, wciąż nie wypadamy dobrze i że jest bardzo dużo do zrobienia, ale moim zdaniem trend jest bardzo pozytywny i mamy duży potencjał. Dziękuję, Mario. Julia, jakbyś odpowiedziała na to pytanie? No bardzo podobnie do tego, co Marek powiedział. To znaczy, rzeczywiście moim zdaniem się nie wyróżniamy. Tak z tego, jak ja obserwuję od strony bardziej tego, jak firmy rekrutujące, powiedzmy, talent ML-owy postrzegają tutaj polski rynek talentu, bo taka jest moja perspektywa, to my bardziej wpadamy w taki koszyk Europa Środkowo-Wschodnia, czyli jako Polska sama w sobie się niespecjalnie wyróżniamy. Nie spotkałam się nigdy z jakąkolwiek firmą, która by mówiła, że Polska jest źródłem najlepszego talentu ML-owego na świecie, czy jakoś wyjątkowo wybitnego. Raczej po prostu Polska się kojarzy, okej, tu są inżynierowie, ale oni są rozmaici. ML jest jedną z wielu gdzieś płaszczyzn, znaczy takich niż, w których ten talent dostarczamy. Z punktu widzenia natomiast takiego podaży kadr, nie? Czyli kiedy się rekrutuje ML-owców, AI-owców, z mojego punktu widzenia tego talentu jest w Polsce bardzo mało, porównując z tym popytem na ten talent i to popytem zarówno
od firm tutaj takich jak reszta chłopaków prowadzi, tak, które tutaj w Polsce się gdzieś zostały zbudowane, ale też firmy zagraniczne, które w Polsce budują, stawiają swoje biura. Tych inżynierów czy specjalistów od uczenia maszynowego potrzeba dużo więcej niż to, co polskie uczelnie są w stanie dostarczyć na rynek. Czy mamy szansę być lepsi? Podejrzewam, że tak, ale to pytanie do chyba na dalszą część rozmowy. No dobrze, dziękuję bardzo. Pawle, to może teraz perspektywa z Politechniki Warszawskiej, jak to wygląda z twojej perspektywy? No cóż, dołączam się do tych głosów umiarkowanie entuzjastycznych. Żeby rozwijał się w jakimś kraju AI, no to tam musi bić źródło danych. W Polsce, Polska jest częścią Unii Europejskiej, w której jest RODO, które jest potężnym kagańcem na zbieranie danych, a też nie ma rodzimych firm, które produkują elektronikę, która też mogłaby te dane dostarczać. No w związku z tym to nie tworzy warunków do tego, żeby tutaj rozkwitały firmy, które się specjalizują w ML-u czy w AI. Ja widzę potencjał w przemyśle growym, który rzeczywiście mamy, który rośnie w Polsce bardzo szybko, ewentualnie w przemyśle zbrojeniowym. Natomiast to raczej jest w tej chwili potencjał niż coś, co zapewnia zajęcie dla firm, z firm specjalizujących się w ML-u czy AI. Dziękuję bardzo. Łukaszu? Ja pewnie odpowiem podobnie. Myślę, że sporo zostało zrobione pozytywnych rzeczy, to znaczy jest rzeczywiście jakaś tam silniejsza współpraca w tej chwili nauki z biznesem. Są jakieś tutaj programy też dofinansowane, które to wspierają w stylu szybka ścieżka, które powodują, że więcej firm w ogóle chce się zajmować sztuczną inteligencją i to robi. I są na pewno jakieś tutaj pierwsze przebłyski firm, które robią to w większej skali niż tylko lokalna, więc tutaj jakoś tam pojawiają się na rynku międzynarodowym. Natomiast no, bardzo dużym ograniczeniem jest to, co zostało wcześniej wspomniane, no, czyli faktycznie w tej chwili już niedobór kadr, tak? Znaczy, myślę, że to jest zmiana tej ostatnich lat. Wcześniej mieliśmy duży zasób kadrowy, przynajmniej wystarczający na te potrzeby, które wtedy były do tego, żeby tutaj biznes w AI prowadzić. Natomiast obecnie rzeczywiście to chyba jest główny hamulcowy. To znaczy no mamy dobrych ludzi w sztucznej inteligencji, natomiast jest ich po prostu za mało. Także myślę, że ta wiedza musi być no, tutaj zdecydowanie mocniej szerzona. Więcej potrzebujemy i studentów i osób, które zawodowo są przygotowywane do tej roli, no żeby tych ograniczeń po prostu było mniej. No oczywiście są też różne inne ograniczenia, ale o nich pewnie też będziemy mówili później. Jasne, dziękuję. To w takim razie Robercie, jeszcze od ciebie poproszę zdanie. To może ja na zakończenie będę bardziej optymistyczny. Ja myślę, że tutaj potencjał jest bardzo duży i chciałbym zwrócić uwagę na sam poziom zmian przez ostatnich kilka czy kilkanaście lat. Jak się zastanowimy, jak 10 lat temu wyglądała perspektywa nie wiem, przysłowiowego programisty, na przykład właśnie z MIMUW-u, on miał pewnie do wyboru może kilka interesujących miejsc, gdzie mógł się zatrudnić i mówilibyśmy o samym programowaniu. Obecnie jak spojrzymy nawet tylko na machine learning, to co się u nas dzieje jest dużo bardziej szerokie. Od właśnie grup badawczych, które były wspomniane, po firmy zresztą takie jak nasze, które w wielu miejscach tworzą ciekawe rozwiązania i computer vision, i natural language processing, i projekty R&D, które wszędzie się dzieją. Mamy wiele startupów, które budują rozwiązania w oparciu o AI. No i wreszcie nawet nasze rodzime firmy, może trochę wolniejszym tempem, ale zawsze, też coraz więcej w tym AI-u robią na własne potrzeby. Dlatego ja myślę, że ten postęp jest szybki, jest w dobrą stronę. Jeżeli chodzi o przygotowanie kadry, to od strony edukacji studentów dużo się dzieje, powstają nowe kierunki, powstają nowe przedmioty, ale też to, że dużo jest miejsc, w których można potem w praktyce tę wiedzę wykorzystać, no to też jakby umożliwia dalsze szkolenie tych kadr, no i też napędza
cały ten właśnie proces. Także ja tutaj jestem optymistyczny, myślę, że to idzie w bardzo dobrą stronę i będziemy po prostu potrzebować jednego lub dwóch success story, żebyśmy tak naprawdę na tej mapie AI-a byli coraz lepszą pozycją. Super, dziękuję bardzo. Jeśli mogę się odnieść, bo wydaje mi się, że wartość w panelach jestem większa i bardziej się paneliści ze sobą nie zgadzają, to odnosząc się do słów Pawła, ja prawdę mówiąc zupełnie nie widzę RODO ani braku firm produkujących elektronikę, które by dostarczały dane jako przyczyny obecnej sytuacji. To znaczy danych na świecie jest mnóstwo i można robić całą masę różnych rzeczy. I nie wydaje mi się, żeby tutaj, nawet gdybyśmy mieli najlepsze źródło danych na świecie, żeby to rozwiązało nasze problemy. To znaczy, jeśli osób, które są kompetentne, jest za mało, to same dane nam tutaj nie pomogą. I wydaje mi się, że przede wszystkim musimy pracować nad tym, żeby środowisko było coraz prężniejsze. I oczywiście w którymś momencie te dane będą nas blokować tak do różnych rzeczy, ale nie wydaje mi się, że to jest nasz największy problem na dzień dzisiejszy. Dobrze, Marku, bardzo dziękuję za uwagę. W takim razie może ja pójdę za ciosem tego, co wspomniałeś. Tak naprawdę wiele takich osób bardzo utalentowanych, z tych, których ja kojarzę i tak dalej, z działu AI wyjeżdża za granicę, ponieważ tam są najbardziej ciekawe miejsca, no i nie oszukujmy się, też na przykład wyjazd do Stanów, gdzie chce się robić research, jednak chyba daje większe pole, że tak to nazwę, do popisu. Więc jak wspomniałeś, Marek, o tworzeniu takich podstaw, w takim razie co trzeba by zrobić, żeby takie najbardziej utalentowane osoby zostały w Polsce, a chyba najlepiej na polskich uniwersytetach? I myślę, Marku, że zaczniemy od ciebie. No więc zostały na polskich uniwersytetach, to może żeby doprecyzować pytanie, czy chodzi o kontynuowanie edukacji, czy żeby potem też zasiliły kadrę uniwersytecką, bo to są trochę dwa aspekty, które są różne, a w obu mamy braki. Więc może odniosę się do obu tak naprawdę. No więc żeby studenci kontynuowali naukę, no to moim zdaniem brakowało nam oferty, po prostu żeby zachęcić studentów dobrymi programami. I tutaj wiem, że na wielu uczelniach się dużo dzieje w tym zakresie. Najwięcej wiem od strony tego, co się dzieje na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale MIM, to tak jak wspomniałem, ten nowy kierunek, ale no, wiem też, że na innych uczelniach tworzone są nowe ścieżki, nowe specjalności i tak dalej. I to jest tym ważne, żeby to działo się nie tylko na tym poziomie studiów licencjackich czy inżynierskich, ale też magisterskich i żeby to była pula osób, które potem będą chciały i będą zainteresowane zostaniem na studiach doktoranckich. No a teraz jeśli chodzi o wzmocnienie kadry i osób uczących, no to tutaj ciężko jest coś zmienić z dnia na dzień. No na pewno muszą być osoby, które dołączą na uczelnie, które znają się na danej dziedzinie i mają doświadczenie akademickie, najczęściej w postaci doktoratu. Najlepiej, żeby ten doktorat był zrobiony za granicą, tak żeby te osoby przyszły z doświadczeniem z zewnątrz i tym doświadczeniem zasiliły naszą kadrę, tworząc nowe możliwości i dając nowy punkt widzenia. Na pewno też warto do samego prowadzenia zajęć wykorzystywać możliwe współpracę tutaj z lokalnymi firmami. I tutaj też to staramy się robić, żeby wzmacniać to środowisko i żeby szybciej zacząć, żeby szybciej być w stanie tą masę krytyczną zwiększyć. To tyle z mojej strony. Super, dziękuję bardzo. No na MIM-ie, jak usłyszeliśmy, pojawił się nowy kierunek, ale też Pawle, do ciebie pytanie przeniosę teraz, ponieważ na Politechnice, na twoim wydziale też pojawiła się specjalizacja związana ze sztuczną inteligencją. Czy ty też widzisz, że ona pomaga w tym celu? No i co uważasz na temat pozostania tych specjalistów? Czy to ma szansę pomóc? No, rzeczywiście było przez lata tak, że popyt na specjalistów od AI był bardzo duży, natomiast uczelnie ich w ogóle nie produkowały. I to się w ciągu ostatnich lat zmienia. No między innymi na mojej uczelni rzeczywiście otworzyliśmy takie, właściwie można powiedzieć, że kilka takich kierunków na różnych poziomach studiów. No była to odpowiedź na sytuację polegającą na tym, że tacy specjaliści właśnie z racji tej, że ich było bardzo mało, no to byli wyjątkowo wysoko opłacani. W związku z tym no, kształcenie się w tym kierunku jest intratne, więc pewnie tak będzie, że teraz uczelnie wyprodukują, między innymi Politechnika Warszawska no, wykształci
bardzo dużo, miejmy nadzieję, jak najlepszych specjalistów w dziedzinie AI czy ML. Natomiast no, zdajmy sobie sprawę z tego, że to nie będzie tak, że koniecznie tych specjalistów będą potrzebne setki tysięcy. Raczej jednak spodziewam się, że no, pojawią się pewne ograniczenia związane z tym, no, że jednak przemysł, który się w Polsce rozwija, i przemysł informatyczny, no to chłonie głównie specjalistów od inżynierii oprogramowania, a nie od ML-a. Oni są jak najbardziej potrzebni, ale jednak będą tylko stanowili pewną część tych, którzy będą potrzebni na rynku. No to może na razie tyle. Dobrze, dziękuję bardzo. No i jeszcze Łukaszu, myślę, że też do ciebie bym skierował to pytanie, jako taki człowiek pośredni pomiędzy biznesem i nauczaniem. Znaczy, jeśli chodzi o same uczelnie, to ja myślę, że kluczowe byłoby patrzenie na sprawę bardziej lokalnie niż globalnie, w tym sensie, że jeśli by właśnie myśleć o tym, dlaczego studenci, doktoranci chcą zostawać na uczelni, tworząc być może późniejsze kadry właśnie, które będą uczyły kolejne pokolenia, no to ważne jest, żeby powstawały no silne ośrodki badawcze, tak? No gdzie przez to rozumiem jakąś grupę osób, która ma pewnego lidera, ma współpracujących właśnie studentów, doktorantów i realizują ciekawe projekty. Wszyscy na tym korzystają, bo się wzajemnie rozwijają, bo właśnie robią ciekawe rzeczy, bo też posuwają do przodu swoją karierę naukową. I to często trudno jest w takim wymiarze globalnym rozwiązać, to znaczy, no nie wiem, powiedzieć, jak to ma wyglądać dla całej Polski. Natomiast w konkretnych uczelniach, w konkretnych jednostkach naukowych można doprowadzić do takich warunków, że ktoś takim liderem ośrodka zostanie, czy to przyjedzie z zagranicy, czy zostanie właśnie ktoś będący w Polsce, no i właśnie mając tutaj odpowiednie środowisko, otoczenie w tej jednostce, dbając o to, żeby pojawiały się projekty, no może to doprowadzić do sytuacji, w której wiele osób w takim ośrodku będzie chciało pracować, tak? Więc no, tak powinniśmy się wczuć po prostu w rolę tych osób, które się zastanawiają, czy wyjechać, czy zostać. Jeśli będą miały na miejscu podobne warunki, podobnie ciekawe projekty, możliwość rozwoju, no to prawdopodobnie rozważą bardzo silnie taką możliwość, tak? Super, dziękuję wam bardzo. W takim razie teraz może przejdę trochę do biznesu. No i tak jak wcześniej Marek wspomniał, dobre dla Polski byłoby, gdyby specjaliści z doświadczeniem już z zagranicy tak naprawdę przyjeżdżali do Polski. Dlatego moje pytanie jest takie, czy widać taki trend, albo jeżeli takiego trendu nie ma, to co powinniśmy zrobić, żeby tacy specjaliści do Polski chcieli przyjechać? Myślę, że Julio, chciałbym zacząć od ciebie. Jakie ty masz odczucia na ten temat? Ja bym w ogóle zrewidowała tej pandemii pojęcie przyjeżdżania do Polski albo zostawania w Polsce. No nie, bo tak jak patrzymy, co się w trakcie pandemii wydarzyło, zakładam, że w dydaktyce też tak jest, ale na pewno w biznesie, to bycie już fizycznie w danym miejscu nie jest wcale konieczne do tego, żeby uczestniczyć w takim rozsiewaniu swojej wiedzy i uczeniu innych. Widziałam też nawet ludzi zatrudnionych w akademii, którzy są, na przykład mam znajomą, która pracuje w Szwecji, w Uniwersytecie w Lund, jest też na etacie zatrudniona na jednej z polskich uczelni, dlatego że dzięki Zoomowi, Hopinowi i różnym innym platformom ona jest w stanie tutaj uczyć. Więc w pewnym sensie ona została w Polsce, tak? Tylko że mieszka w Lund, ale jest tutaj wciąż afiliowana i rzeczywiście jakoś wspiera nauczanie i produkowanie tych kadr związanych z inżynierią oprogramowania. I teraz twoje pytanie jest takie, co zrobić, żeby rzeczywiście tych specjalistów z zagranicznym doświadczeniem, czy z tym powiedzmy bardziej światowym, wysokoskalowym doświadczeniem tak naprawdę niż tutaj w Polsce. I wiesz, wydaje mi się, że to jest przede wszystkim kwestia sensownego wynagradzania ich, tak żeby to było dla nich intratne. To znaczy świat jest na tyle mocno połączony, że ktoś, kto
nie wiem, zajmował się machine learningiem w Google'u, czy w Facebooku, czy już mówiąc o tych największych, najbardziej rozpoznawanych firmach, ale też na uniwersytetach na przykład prowadził zagraniczne projekty R&D związane gdzieś z MLM. Taka osoba ma w zasięgu swojego małego palca generalnie cały świat. I teraz jeżeli my chcemy, żeby ta osoba rzeczywiście uczestniczyła w projektach, w których uczestniczą tutaj Polacy, no to musimy stworzyć jej konkurencyjną ofertę, która sprawi, że ona będzie tutaj chciała. Ja teraz, ja nie jestem związana na co dzień z branżą akademicką, więc nie wiem, jak się wynagradza dzisiaj specjalistów na przykład ML-owych, którzy uczą rzeczywiście ML-a, uczą AI-a, ale jak pamiętam z czasów, kiedy jeszcze bliżej obserwowałam środowisko, to były pensje, wynagrodzenia bardzo niekonkurencyjne w stosunku do tego, co właśnie na przykład biznes za granicą może zaoferować. Więc tak naprawdę powiedziałabym, że diabeł trochę tkwi w portfelu, w sensie jeżeli chcemy rzeczywiście mieć tutaj ludzi z bardzo szerokim doświadczeniem ML-owym, którzy zjedli zęby na projektach na przykład biznesowych, takich czysto ML-owych gdzieś w większych organizacjach, to musimy ich tak wynagradzać, aby im się to po prostu zwyczajnie opłacało. Super, dziękuję. Mogę się odnieść do tego? Wydaje mi się, że tutaj w tym zakresie też sporo się dzieje i tutaj dwie inicjatywy, które warto tu wymienić, to jest Arctic i to jest Ideas, obie mniej lub bardziej firmowane przez Nancy Bayer. I w tych inicjatywach moim zdaniem wynagrodzenie jest bardzo wysokie. Znaczy to już wynagrodzenie przestaje być argumentem. Oczywiście pytanie na jak długo, tak? I jeśli ktoś dostaje gwarancję zatrudnienia przez 5 lat, to pytanie, czy to wystarczy, bo potem zawsze jest pytanie, a co po tych 5 latach, ale ten okres zatrudnienia jest na tyle długi i te pensje są na tyle wysokie, że wydaje mi się, że to przestaje być też argumentem. Oczywiście to będą pojedyncze osoby, które mogą zakładać grupy, ale też na moim zdaniem ściągnięcie takich osób, które nadawałyby się na tego typu stanowiska jest trudne, więc nie należy liczyć, że tych grup nagle tutaj powstanie nie wiadomo jak dużo. Ale wydaje mi się, że tutaj w tym zakresie pojawiają się możliwości zatrudnienia osób, które przyjechałyby z zagranicy. Natomiast też odnosząc się do tej pracy zdalnej, pracując w firmie jest to prostsze, w sensie kontakt ze studentami na uczelni, nie da się go zastąpić tylko i wyłącznie telekonferencją na Zoomie. To widać po oczekiwaniach studentów, widać po różnych ankietach, które były robione na podstawie tego, co się działo przez ostatnie półtora roku. Więc mimo wszystko ta obecność fizyczna na uczelni myślę, że jest trudniejsza do uniknięcia niż w świecie biznesowym. Dziękuję bardzo. Robercie, jeszcze chciałbym usłyszeć twoją opinię na ten temat. Tak, to ja może do tego, co było powiedziane, to dodałbym taką perspektywę, że jakby z jednej strony u nas jest bardzo dobre miejsce, uważam, żeby rozwijać taką działalność związaną z AI-em, między innymi ze względu na talent, który jest na bardzo wysokim poziomie, ale to miejsce, gdzie jeszcze jest dużo do poprawy, to właśnie to, żeby Polska na tej właśnie mapie sztucznej inteligencji miała taką mocniejszą pozycję i część tego to jest właśnie rozwój grup badawczych i ściąganie właśnie takich większych nazwisk z zagranicy, ale część to wydaje mi się, że jest też doprowadzenie do tego, żeby to, co produkujemy tutaj i to, gdzie właściwie te rozwiązania korzystające ze sztucznej inteligencji są wykorzystywane, żeby to też zostawało w jakimś sensie w Polsce, żeby to były jakby zastosowania, które są u nas wdrażane, które są wykorzystywane przez rodzime firmy i tak dalej. Bo w tym momencie z mojego punktu widzenia większość tego, co się u nas produkuje i tak jest eksportowane. I potencjalnie myślę, że z perspektywy osób gdzieś spoza Polski to może być nawet właśnie niezauważane i możemy im się nie kojarzyć z tą sztuczną inteligencją, bo na koniec dnia nawet to, co wyprodukujemy, ktoś inny jakby gdzieś tam obenduje jako swoje. Więc jakby z tej perspektywy jeszcze myślę, że jest dużo do nadrobienia. Paweł, widzę, że masz coś do zadania tutaj. Tak, owszem, chciałbym dodać parę słów do tego, co powiedział Robert. Mianowicie, na czym to w ogóle polega, że w jakimś kraju jakaś branża się rozwija? No więc to polega na tym, że mamy biznes, który potrzebuje do swojego działania pracowników i wobec tego
Wobec tego no, wywierana jest presja takimi czy innymi kanałami na uniwersytety, żeby one kształciły specjalistów, które ten biznes może, którzy mogą w tej branży znaleźć zatrudnienie. A ponadto, jak taki biznes istnieje, no to jego przewaga konkurencyjna wymaga tego, żeby powstawały w nim nowe technologie, więc one są wytwarzane przy współudziale, przy udziale pracowników uniwersytetów. I z kolei państwo różnymi kanałami jest poddawane presji, żeby fundowało projekty badawcze właśnie rozwijające takie technologie, które temu biznesowi, które no, tworzą przewagę konkurencyjną tego biznesu. Prawda? Więc to, że my jeździmy bardzo często niemieckimi samochodami i tam mamy, widzimy, że ich działają rozmaite wynalazki, no to bardzo często jest konsekwencją tego, że to niemiecki podatnik sfinansował opracowanie tych wynalazków właśnie po to, żeby utrzymać przewagę konkurencyjną niemieckich firm. Prawda? Więc no, sztuczna inteligencja w Polsce ma szansę rozwijać się tylko w taki sposób, to znaczy to jest, na pewno nie będzie się to działo w oderwaniu od otoczenia biznesowego. Tak? Czyli jak mamy taką branżę, to ta branża będzie chciała być obsługiwana przez granty rządowe na badania i rozwój po to, żeby te badania i rozwój tworzyły jej przewagę konkurencyjną. No, AI jako taka branża tworząca produkty AI-owe, to oczywiście w Polsce istnieje, ale ona jest bardzo nieduża, no, nie wymaga bardzo zmasowanej obsługi przez liczne i stojące na wysokim poziomie ośrodki uniwersyteckie. Więc ja bym raczej upatrywał rozwoju ośrodków uniwersyteckich zajmujących się AI-em jako takich, które dostarczają nowych technologii dla tych branż, które już w tej chwili w Polsce istnieją i są duże i są bogate. Taką branżą są na przykład właśnie już wspomniane przeze mnie gry komputerowe. Super, dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo ciekawe opinie. No więc teraz, tak jak Julia wspomniała, ktoś tak naprawdę może być dalej związany z Polską, natomiast niekoniecznie musi tutaj mieszkać, więc może, żeby kształcić na uniwersytetach studentów, wykorzystując ludzi z wielkim doświadczeniem, może niekoniecznie powinniśmy sprowadzać ludzi do Polski, tylko zapraszać na przykład na takie, powiedzmy, półzdalne wykłady, gdzie ta osoba jest, tylko że ona jest zdalnie, natomiast reszta studentów jest na miejscu. Czy nie uważacie, że to byłoby jednak jakimś bardziej, dałoby większe możliwości rozwoju i nauczenia się od tych osób, które jednak mają doświadczenie? No więc to pytanie najpierw bym skierował do ciebie, Pawle. No cóż, odpowiedź na to pytanie jest taka, że dla poprawnego efektywnego funkcjonowania uniwersytetu on musi prowadzić wymianę międzynarodową, to znaczy musi wysyłać swoich pracowników za granicę, musi gościć wybitnych naukowców z zagranicy, bo w przeciwnym razie po prostu będzie tam źle wykonywana praca, która powinna być wykonywana na uczelni. Natomiast do tego potrzebne są dwa elementy. Jeden to są pieniądze, a drugi to jest motywacja. W całym systemie jest mało pieniędzy i jest trudno wobec tego zatrudniać wybitnych specjalistów z zagranicy. Jeśli chodzi o motywację, to akurat w tej sprawie się wiele pozytywnego dzieje, bo no, cały system szkolnictwa wyższego w Polsce ulega przekształceniu od 2012 roku. Wcześniej na uniwersytety nie była wywierana właściwie żadna presja, żeby tam były prowadzone badania naukowe na wysokim poziomie. Natomiast od 2012 uniwersytety konkurują ze sobą. No i ta presja się pojawiła, więc no jest zdecydowanie poważniejszy motyw, żeby prowadzić badania na wysokim poziomie i w związku z tym zatrudniać zagranicznych specjalistów. Także no,
no spodziewam się, że w tym systemie mimo wszystko będzie coraz więcej pieniędzy i to się będzie działo. No teraz się to dzieje na niewielką skalę, ale ta skala z biegiem czasu będzie rosła. Super, dziękuję bardzo. Marku, teraz bym prosił ciebie o odpowiedź. No więc my próbujemy też to robić, na przykład mamy na Wydziale Matematyki braki kadrowe, jeśli chodzi o takie współczesne metody oparte o sieci neuronowe do przetwarzania języka naturalnego i tutaj organizując przedmiot w tym właśnie zakresie, nawet do prowadzenia wykładów będziemy się wspomagać osobami z zewnątrz. Tutaj Mateusz Malinowski z firmy DeepMind i Paweł Budzianowski też, który robił doktorat w Wielkiej Brytanii, obaj się zgodzili poprowadzić ten wykład. I myślę, że to jest ścieżka. Ona ma oczywiste wady takie, że nie zapewnia stabilności. To znaczy my nie możemy oczekiwać, że te same osoby będą w stanie prowadzić ten wykład rokrocznie. Nie możemy takiej deklaracji nawet wymóc. I to postrzegam jako główne ryzyko, ale zgadzam się, że to jest jedna z metod, od których powinniśmy korzystać. Super, dziękuję. No to jeszcze Łukaszu od siebie bym poprosił. No ja pewnie bym, znaczy najlepiej byłoby, gdyby takie rozwiązania były raczej pewnie dodatkiem do klasycznego tutaj rozwiązywania niedoborów kadrowych na uczelni, no bo tak jak już zostało wspomniane, nie ma tutaj takiej stabilności, to znaczy, że mamy jakiegoś wykładowcę na miejscu, który prowadzi cały tutaj rocznik studencki, czy po prostu rozwija przedmiot rok do roku. Myślę, że to są rozwiązania fajne, no podobnie jak na przykład organizowanie jakichś szkół letnich, tak, czy właśnie współpraca z biznesem, zapraszanie takich guest lectures właśnie na wykłady osób z biznesu. Natomiast no wydaje mi się, że to raczej powinny być właśnie jakieś dodatki niż systemowy sposób rozwiązania problemu, tak? Znaczy no powinniśmy dążyć, żeby kadra była swoją drogą, natomiast do tego tutaj są jeszcze dodatkowe elementy, które nie powodują, że jest większa presja na rozwój, czy to samych wykładowców, czy przedmiotów, bo właśnie jest jakaś tam nowa wiedza od nowej osoby z zagranicy, czy z biznesu, jest wymiana myśli. No ale pewnie budując tylko na tym, no będzie trudno tym zarządzać po prostu, tak? Super, dziękuję bardzo za tę opinię. No więc ja teraz miałbym takie pytanie, no ponieważ czasami się słyszy, że Polska jest bardzo przyjaznym miejscem do tworzenia startupów. Na przykład właśnie te NCBR daje granty różne i tak dalej. No i pytanie, czy to jest, czy rzeczywiście tak jest, że Polska jest dobrym miejscem do założenia jakiejś nowej firmy, która chce być rozwojowa, na przykład właśnie w AI, i czy uważacie, że ten trend się utrzyma i czy on rzeczywiście pomaga temu rozwojowi w Polsce AI, że rzeczywiście, tak jak wszyscy się zgadzali, że my idziemy pomału w lepszą stronę. Myślę, że tym razem, że zacząłbym od ciebie, Robercie, poprosiłbym ciebie o opinię na ten temat. Dobrze, no ja zdecydowanie myślę, że to jest dobre miejsce i zacząłbym jeszcze od podkreślenia talentu, który tutaj jest. I nie mam tutaj na myśli jakby wyłącznie osoby wprost wyedukowane jakby w danym obszarze, na przykład właśnie w obszarze uczenia maszynowego, tylko samą taką edukację techniczną, informatyczną czy matematyczną, która stoi na bardzo wysokim poziomie, no i która daje też taką możliwość szybkiego wejścia w nowy temat, w nowe technologie, nawet w takiej sytuacji, w której właśnie no gdzieś tam może tej wiedzy trochę brakuje. Tak zresztą było w naszym przypadku, gdy my zaczynaliśmy, to było pewnie z 8 lat temu, pierwsze projekty właśnie z dziedziny uczenia maszynowego, no to tak naprawdę możliwości rekrutowania doświadczonych osób no były bardzo, bardzo ograniczone, ale właśnie dzięki temu, że byliśmy w stanie ściągnąć właśnie dobre osoby z programowania, z jakimś właśnie takim lepszym backgroundem matematycznym, który jakby pozwalał szybko wejść w tę dziedzinę, udawało się takie rzeczy realizować. I to jest coś, na czym wydaje mi się nadal można się
tutaj na dzimym rynku kapitalizować. No i tak jak wspomniałeś, też oczywiście sama ta branża VC też coraz bardziej się rozwija, jest coraz więcej możliwości finansowania swojego startupu i myślę, że to wszystko też jest takie samonapędzające się, to znaczy im ciekawsze rzeczy tutaj na tym rynku robimy, im więcej o tym mówimy, im studenci jakby widzą większy potencjał w tym, co będą mogli potem w danym obszarze robić, tym bardziej się zainteresują tą dziedziną i tym więcej tych specjalistów wykształcimy. Więc myślę, że ta machina się jeszcze cały czas gdzieś tam sama rozpędza. I tutaj też coś, o czym mówiłem wcześniej, że ten rodzimy rynek na zastosowania AI jest raczej słaby. To tak jest z pewnymi wyjątkami, no bo też znam kilka startupów, które gdzieś tam z sukcesami właściwie bazują głównie na sprzedawaniu swoich rozwiązań na rodzimy rynek, więc też pewnie prawdą jest, że w niektórych miejscach da się znaleźć właśnie taką ciekawą niszę i wówczas no, nie tylko jakby bazować na tym talencie, ale też na jakimś właśnie sensownym rynku zbytu. Super, dziękuję bardzo. Julio, jak mógłbym cię prosić o komentarz? Czy możesz przypomnieć oryginalne pytanie, bo wsłuchując się tutaj, chodziło o to, czy Polska jest firmą, jest przyjazna, tak? Zakładaniu firmy. Tak, przyjazna, żeby zakładać startupy i czy tak się utrzyma? Co do przyszłości, to trudno tutaj wróżyć, bo jest ona dosyć płynna. Płynne są zmiany w tym, jak wygląda w tej chwili otoczenie ekonomiczne dla biznesu w Polsce, ale ja uważam, że Polska jako miejsce zakładania firm technologicznych jest ani lepsza, ani gorsza od innych krajów. Tutaj się naprawdę da założyć biznes i z powodzeniem go prowadzić, da się zdobywać rundy inwestycyjne, jeżeli się potrzebuje inwestycji, da się też rekrutować talent, który taką firmę ma budować. Więc pod tym względem nie widzę żadnych powodów, żeby uważać, że Polska jest niewystarczająco dobrym miejscem, albo że jest w jakiś sposób o wiele lepsza niż inne. Natomiast jeżeli są, wiesz, kiedy mówimy o startupach, nie, które w szczególności bazują swój model rozwoju na pozyskiwaniu kolejnych rund finansowania, no to w Polsce nie będziesz miał takiego dostępu do kapitału, jak no nie, w mitycznej, powiedzmy, Krzemowej Dolinie, gdzie dolary lecą po prostu z kurka z wodą i gdzie w dużo większych ilościach można te rundy finansowania pozyskać, ale znów to nie znaczy, że to jest tam łatwiejsze, dlatego że tam też jest dużo większa konkurencja o owo finansowanie. Więc podsumowując tak, Polska jest dobrym krajem do budowania firm technologicznych. Super, dziękuję bardzo. Też wspomniałem trochę o NCBE, że Łukaszu, ty masz trochę doświadczenia z tym, no więc czy ty uważasz, że to daje dobre możliwości, żeby właśnie tworzyć jakieś innowacyjne rozwiązania od strony tej biznesowej? Czy no, granty z NCBR-u są dosyć specyficzne, to znaczy no, z jednej strony myślę, że dużo pomagają i jakby zmieniają sytuację właśnie w Polsce, jeśli chodzi o w ogóle badania nad sztuczną inteligencją firm w Polsce, bo myślę, że gdyby tych finansowań by nie było, no to wiele firm w ogóle by się na to nie zdecydowało, nie spróbowałoby, nie uznało, że to nie jest gra warta świeczki. Natomiast no też trzeba sobie zdawać sprawę, no, że to jest taki styl właśnie no, europejski, unijny finansowania różnych rzeczy, to znaczy, że musimy zaplanować tak naprawdę no, 5 lat do przodu, co innego innowacyjnego wyprodukujemy i jakby za ile to sprzedamy i tak dalej. Co z punktu widzenia no tak szybko zmieniającego się świata, czy właśnie z punktu widzenia startupu amerykańskiego może być wręcz śmieszne, tak? No, więc jakby no, tego rodzaju finansowania mają poważne wady, właśnie sformalizację, konieczność planowania, małą elastyczność, która utrudnia bardzo wiele rzeczy. Natomiast no, są realnym źródłem finansowania, które wiele firm w Polsce dostało, które są rzeczywiście na wyciągnięcie ręki. No i nie są to, jakby nie jest to finansowanie w takim stylu, że przychodzi inwestor i mówi, że da nam kilkaset tysięcy za 50% udziału w firmie, tak? A takie jakby propozycje też się zdarzały na polskim rynku, prawda, startupowym finansowania, więc jest to jakby tanie źródło pieniędzy, natomiast no obarczone różnego rodzaju problemami, z którymi trzeba sobie radzić.
Pozwolisz jeszcze, że dodam coś do tego, co Łukasz powiedział o propos NCBR-u. Bo my w Polsce mamy oczywiście dostęp do grantów, którymi dysponuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ale mamy też jako członkowie jeszcze wciąż Unii Europejskiej dostęp do grantów, którymi dysponuje bezpośrednio Komisja Europejska i jej bezpośrednie agencje. Wcześniej było na przykład coś jak Horizon 2020. Nie? No oczywiście Horizon 2020 już się skończył, teraz tam niestety wybaczcie, nie pamiętam nazwy nowego programu, który... Europa. O właśnie, dzięki. I my również możemy o te sposoby finansowania unijnego aplikować i z moich doświadczeń, z rozmów z różnymi beneficjentami tych grantów, to jest trochę tak, że granty, którymi dysponują polskie agencje, jak NCBR, wcześniej na przykład też PARP, w nich było dużo więcej paradoksalnie formalizmów, papierologii niż w tych grantach bezpośrednio udzielanych przez agencję Komisji Europejskiej. Być może dlatego, że to jest po prostu kolejny stopień oddalenia, więc trzeba kryć odpowiednie zasoby papierem na wszelki wypadek, aby nikt nikogo nie podciągnął do odpowiedzialności, ale być może też dlatego, że w Polsce kulturowo jakby jesteśmy przywiązani do takiego bycia bardziej świętym niż sam papież, takiego nadformalizmu w rozdawaniu finansowania. Natomiast z tego, co wiem od osób, które były bezpośrednimi beneficjentami grantów na przykład z Horizonu, czy też tam był taki SME instrument, nie wiem, czy kojarzycie, to te granty nie były aż tak bardzo wymagające pod kątem właśnie przewidywania rezultatu prac badawczo-rozwojowych na 5 lat do przodu. Super. Dziękuję bardzo. No to myślę, że teraz już przejdziemy do ostatniego pytania, ponieważ pojawia się dużo ciekawych pytań. Także moje ostatnie pytanie dotyczy tego, która z gałęzi, biznes czy akademia, tak naprawdę wpływa bardziej na ogólny stan wiedzy, narzędzi, systemów i w ogóle wykorzystania ML-a? Czy jednak to nie można powiedzieć, że coś bardziej, coś mniej? No i zacznijmy może, Marku, od ciebie jako człowieka, który jest tu. Czy pytanie dotyczy naszego polskiego rynku, czy że ogólnie światowych tendencji? Myślę, że ogólnie też światowych tendencji. Więc myślę, że jeśli chodzi o narzędzia, to tutaj sprawa jest jasna i że tak jak w początkowej fazie powstawania różnych systemów typu Ciano, Cafe, to one powstawały w środowiskach akademickich, one potem przeniosły się i ich odpowiedniki typu TensorFlow, Cafe czy PyTorch powstawały już w środowiskach firmowych z dużo większymi zasobami i budżetami ogólnie. Więc po stronie narzędzi myślę, że tutaj sprawa jest jednoznaczna i to tak powinno być. To znaczy nie oczekiwałbym od środowiska akademickiego bycia w stanie stworzenia narzędzi, które potem będą używane w przemyśle. To w tę stronę nie powinno działać. Więc myślę, że to jest bardzo naturalne. Teraz jeśli chodzi samo posuwanie wiedzy do przodu, no to znów te badania mogą mieć charakter albo bardziej stosowany, albo bardziej podstawowy. I myślę, że to jest to, co jest bardzo ciekawe w tej dziedzinie sztucznej inteligencji, to że nawet w temacie badań podstawowych te inwestycje firm i ich laboratoriów badawczych są gigantyczne. Znaczy to nie jest spotykane w innych dziedzinach wiedzy. Jak w innych dziedzinach wiedzy, typu fizyka, to takie wielkie inwestycje, to one są finansowane przez państwa. W taki czy inny sposób, czasem przez konsorcja, przez pojedyncze uczelnie, to oczywiście ma różne formy, ale jednak to są środki publiczne. W ostatnich latach widać, że inwestycja w badania po stronie firm jest bardzo duża, to widać chociażby też po liście prac przyjętych na czołowe konferencje, można zobaczyć jakie są afiliacje osób, które tam te prace produkują. Bardzo często te prace są we współpracy z uczelniami, albo część osób jest jednocześnie zatrudnionych i na uczelni, i w firmie, bo to też jest dość powszechne zjawisko. Natomiast tutaj rola firm w rozwój nauki jest bardzo znacząca. Do tego stopnia, że można sobie zadawać pytanie, czy ten drenaż nie poszedł za daleko, tak? No bo jeśli zbyt dużo osób odejdzie z uczelni do firm, no to potem będzie problem z kształceniem studentów. Więc tutaj widać też, że potrzebne jest odpowiednie zachowanie proporcji. I wydaje mi się, że ten problem jeszcze nie jest rozwiązany i co więcej niebezpieczeństwa są w jakimś sensie coraz większe, dlatego że chociażby wymogi obliczeniowe, żeby prowadzić badania w niektórych poddziedzinach, nie we wszystkich, ale w niektórych poddziedzinach są tak duże, że uczelnie już w tej chwili nie mają szans, znaczy nie mają własnej infrastruktury.
a korzystanie z infrastruktury firmowej jest tak drogie, że staje się to niemożliwe. Więc myślę, że to jest problem wciąż otwarty, jak on zostanie rozwiązany. Także moim zdaniem po stronie uczelni ryzyk jest dużo i że powinniśmy wspólnie jako środowisko takie akademicko-biznesowe zastanowić się, jak to powinno dalej funkcjonować, ale problem jest jak najbardziej globalny. Znaczy to w żadnym stopniu nie dotyczy tylko i wyłącznie naszego podwórka, tylko to jest globalny problem. Super, dziękuję bardzo. Łukasz, jak mógłbym cię prosić o twoje zdanie na ten temat? No ja tutaj zgadzam się, że właśnie ta infrastruktura jest w dużej mierze jakimś ograniczeniem i tutaj trzeba będzie rozwiązać ten problem właśnie. No to jest pewnie coś, co na poziomie jakby państwowym powinno być realizowane, żeby faktycznie fundusze na infrastrukturę były na uczelniach, no bo też nie może być tak, że uczelnie nie mogą prowadzić badań naukowych, bo nie mają po prostu na narzędzi, tak? No tak to trzeba nazwać. No to tak jakbyśmy nie mieli na przykład biurek, prawda, czy krzeseł i w pewnym momencie, czy już nawet w tej chwili do tych problemów docieramy. Natomiast jeśli chodzi o to oryginalne pytanie, no właśnie, gdzie jest to źródło większe jakichś nowych tutaj odkryć, czy właśnie gdzie jest, którego źródła jest większy wpływ, no to ja bym zwrócił uwagę może jeszcze na lokalną sytuację w Polsce. Wydaje mi się, że w Polsce jednak wciąż jeszcze tę przewagę mają środowiska naukowe, to znaczy no, ten sektor przedsiębiorstw, że tak powiem, w obszarze sztucznej inteligencji raczej działa usługowo, rozwiązując pewne problemy firm i po prostu robiąc swój biznes. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to się aż tak bardzo przekładało na rozwój całej dziedziny, jak to jest w tej chwili za granicą, na zachodzie, w kontekście, prawda, tych tam wielkich firm typu Facebook, prawda, Amazon, Microsoft, Google i tak dalej. Więc jakby tutaj lokalny rynek jest troszkę inny i właśnie te środowiska akademickie mają duży wpływ, szczególnie dlatego, że tylko środowiska naukowe inwestują w zasoby, tak? To znaczy też przez moment tutaj mówiliśmy o danych, więc jeśli uogólnimy tę kwestię do zasobów, które są bardzo potrzebne do w uczeniu maszynowym, tak? Czy to mówimy o przetwarzaniu języka naturalnego, czy o obrazie, nie? Czy o innych zjawiskach, gdzie musimy mieć jakieś dane anotowane, jakieś dane treningowe, no to tutaj w tym obszarze wciąż większość prac zdecydowanie jest właśnie w środowisku akademickim. No i też zainteresowanie takim naukowym podejściem, publikacjami nadal jest tutaj większe i tutaj no bez jakichś twardych danych statystycznych, ale wydaje mi się, że jednak udział właśnie środowisk akademickich właśnie na konferencjach i publikacjach naukowych jest nadal tutaj dominujący, prawda, na tych środowisk. Więc troszkę to inaczej, myślę, wygląda w Polsce niż za granicą. Ja bym chętnie tutaj coś dodał w tej tematyce, wracając może do tego właśnie oryginalnego pytania. Jakby z mojej perspektywy to trzeba pamiętać, że jakby w teoria i praktyka to samo, a w praktyce już zupełnie nie. I dlatego patrząc na te kontrybucje wynikające z akademii i badań i kontrybucje wynikające z biznesu, to należałoby się troszkę czego innego spodziewać. W badaniach oddajemy się w dużej mierze samej metodyce, oddajemy się eksperymentom, a w biznesie trzeba pamiętać, że to uczenie maszynowe będzie narzędziem, które ma zostać wykorzystane do rozwiązania jakiegoś problemu. I w związku z tym naturalnie z akademii jakby powinno wypływać bardzo dużo wiedzy w postaci publikacji na temat tych metod. Te metody powinny być bardzo dobrze przetestowane i opisane. I owszem, może tak się zadziać, że biznes też, tak jak Marek opowiadał, będzie inwestował, też będzie publikował i też będzie to wszystko tworzył, ale przede wszystkim biznes będzie bardziej skupiony na samym użyciu tych metod, dostosowaniu, do użyciu ich do rozwiązania jakiegoś konkretnego problemu, co oczywiście ma wiele innych komponentów, które mogą być trudne, takich jak dobór danych, dostosowanie danych, utrzymanie jakiegoś modelu, wdrożenie, zintegrowanie, dobór metryk i tak dalej.
i wówczas jakby ta cała wiedza nawet, która też się buduje w tym biznesie, ona niekoniecznie będzie efektem, będzie później jakby skutkować w kolejnych publikacjach. To mogą być jakieś playbooki, to może być wiedza w książkach, to może być wiedza w wersji, tak jak to niestety jest w większości, po prostu w głowach osób, które nad tym pracują, które wiedzą, jak te metody, które zostały wydevelopowane, no już mniejsze, czy na akademii, czy w biznesie, jak później skutecznie użyć do rozwiązania tego problemu. No i naturalnie stąd później, jak przechodzimy do różnych narzędzi czy systemów, które gdzieś tam wokół tej sztucznej inteligencji powstają, no tutaj wierzę, że jednak ten biznes wiedzie prym, no bo to wszystko, co powstanie, no musi się skończyć nie tylko publikacją, tylko musi się skończyć faktycznie działającym systemem i to wymaga dużo większej ilości komponentów, których po prostu na akademii nie ma, no bo nie są zupełnie potrzebne. Także tutaj skupiłbym się też na tym, żeby wiedzieć, czego powinniśmy oczekiwać od jednej i od drugiej strony. Super, super. Dziękuję bardzo. To myślę, że w tym momencie możemy już przejść do pytań. Także zacznę od pytania skierowanego bardziej chyba do Pawła, Marka i Łukasza, czyli sporo ogłoszeń na stanowiska AI albo ML w Europie wymaga doktoratu. Czy zdarza się, że osoby z komercyjnym doświadczeniem w AI, ML oraz stopniem magistra wracają na uczelnię po to, żeby właśnie ten doktorat zrobić? I czy te uczelnie są otwarte na takich kandydatów, czy właśnie bardziej, czy tak samo łatwo jest takiej osobie się dostać, jak osobie, która dopiero skończyła magistra i dostała od razu propozycję? Może Marku, zaczniemy od ciebie. Tak, to się dzieje. Ja sam mogę powiedzieć, że mam doktorantów starszych od siebie, więc to się jak najbardziej zdarza. Tutaj jest pewien problem, to znaczy już wcześniej zauważyliśmy, że są dysproporcje w wynagrodzeniach pomiędzy światem biznesowym i akademickim i to jest w jakimś sensie normalne, ale teraz jeśli ktoś był doświadczoną osobą w tym świecie biznesowym i przechodzi do świata akademickiego, zostając tą mało doświadczoną, to ta różnica staje się bardzo drastyczna, więc to może być pewnego rodzaju problem. Natomiast uniwersytet w żadnym stopniu nie stawia tutaj żadnych progów, to znaczy nie ma żadnego górnego limitu na wiek doktoranta, z tego co mi wiadomo. I co więcej, jest też możliwość robienia doktoratu z wolnej stopy, więc tak naprawdę jakakolwiek metoda współpracy tak naprawdę czy z osobą, czy z grupą na uczelni, która prowadzi do utworzenia dorobku naukowego, koniec końców będzie prowadzić do doktoratu. Jakby w tym pesymistycznym przypadku to będzie doktorat z wolnej stopy, gdzie po prostu składamy dorobek i się bronimy jakby poza systemem szkół doktorskich. Natomiast nawet w systemie szkół doktorskich tutaj nie widzę problemu, a te dodatkowe inicjatywy, które też się pojawiają dookoła jako dodatkowe finansowanie, to raczej to ułatwiają w ostatnim czasie. Także nie widzę tutaj problemu, jeśli chodzi o powrót i z mojej perspektywy uczenia bardzo chętnie przyjmie osoby z doświadczeniem biznesowym, bo to jest takie doświadczenie, którego brakuje na uczelni, jako też taki punkt widzenia i to, czego można, to, co można przekazać i studentom, i pozostałym członkom środowiska akademickiego. Tak, dziękuję bardzo. Rzeczywiście takie doświadczenie komercyjne potrafi czasem dać inną perspektywę, więc to też jest cenne. Paweł, jak mógłbym cię poprosić też o skomentowanie tego? No cóż, ja też dostrzegam takie zjawisko i również mam doktorantów, którzy wcześniej pracowali w biznesie. I no to nie jest zjawisko zaskakujące z takiego powodu, że AI jest w tej chwili dziedziną stosowaną. To można powiedzieć, że jest taką archetypową dziedziną stosowaną. To znaczy rozwój w AI-u natychmiast przekłada się, czy metody rozwijane w AI-u natychmiast znajdują zastosowanie. One wręcz w taki sposób na ogół są publikowane, no żeby opublikować materiał dotyczący nowej metody w AI czy nowej koncepcji w AI, to trzeba po prostu zademonstrować na jakichś zbiorach danych, że ona działa lepiej niż dotychczasowe metody. Wręcz no, niepokojąco mała waga jest przywiązywana do tego, jaka teoria jest u podstaw tych nowych metod. No,
jakaś tam może jest, ale i tak najważniejsze jest to, żeby liczby w tabelkach wyglądały jak najbardziej atrakcyjnie. Prawda? Więc nic dziwnego, że ludzie, którzy są już niezłymi specjalistami w AI-u, chcą zwiększyć swoje kompetencje w ten sposób, że robią doktorat. No mi jest trudno powiedzieć, czy jak ktoś zaczyna robić doktorat dlatego, że chce zwiększyć swoje kompetencje, potem wrócić do biznesu i po prostu to jest krok do lepszej kariery biznesowej, czy jest tak, że ci ludzie jednak decydują się na to, żeby decydują się na karierę akademicką. No pewnie będzie bywało i tak, natomiast z całą pewnością zdarzają się ludzie, którzy podnoszą swoje kompetencje robiąc doktorat i bardzo często to są bardzo zdolni ludzie, robią świetne doktoraty. Super. No to jeszcze Łukaszu bym poprosił ciebie może o opinię na ten temat. Nie wiem, czy mam tutaj wiele do dodania, no mogę tylko potwierdzić, że jakby nie mam z tym problemu, bo można w Polsce robić doktorat i z wolnej stopy i w Polsce jako studia doktoranckie, także jeśli ktoś nie chce tutaj przechodzić pełnej ścieżki takiej właśnie studiów kilkuletnich, gdzie sam jest jakby studentem, to może jak najbardziej zrobić doktorat z wolnej stopy, czy współpracować tutaj z zespołem badawczym na uczelni, czy w innej jednostce badawczej i wówczas w wyniku tych badań taki doktorat obronić, no to się wiąże często z jakimiś tam kosztami, ale one nie są jakieś radykalne, także no to jak najbardziej też jest możliwe do zrealizowania. Super, dziękuję bardzo. No to teraz przejdźmy do następnego pytania. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na data scientistów w Polsce, to jak przekładać raporty typu Most Emerging Jobs z LinkedIna na polskie realia? Czy możemy się spodziewać potężnego wzrostu popytu w Polsce, czy wręcz już widać tak naprawdę wzrost tego popytu i on nie przestaje? Może Julio, zacznijmy od ciebie. Nie znam raportu Most Emerging Jobs z LinkedIna, więc trudno mi się odnieść. I w związku z tym nie do końca rozumiem pytanie, bo nie znam raportu, do którego się ono odnosi. Chyba trzeba zakładać, że w tym raporcie pewnie data scientyści są gdzieś na górze, jeżeli chodzi o najbardziej emerging jobs, tak bym strzelał. Okej, okay. Ja bym tak może odpowiedziała na to pytanie, nie? Że popyt na, tak jak ja obserwuję popyt na różnego rodzaju takie profile, powiedzmy wykształcenia czy profile kompetencji na rynku IT, no to on pochodzi z dwóch źródeł. Po pierwsze z tych firm tutaj naszych lokalnych, takich software house'ów przede wszystkim, bo startupów produktowych w Polsce nie ma zbyt wielu. I z koncernów typu GAFA, Google, Amazon, Facebook i Apple, które z zagranicy po prostu gdzieś ten talent od nas kupują. I to, co przyspiesza generalnie wzrost popytu na talent, to jest epidemia i konsekwencje epidemii związane z tym, że firmy przede wszystkim amerykańskie z dużo mniejszym lękiem ten talent zagraniczny u siebie, do siebie kupują bez wymagania relokacji. Kiedy ja wyjeżdżałam do Stanów w 2010-2011 roku, to było oczywiste, że jeżeli ktoś pracuje w Google w Krzemowej Dolinie, to musi być w Krzemowej Dolinie. Dzisiaj jak ktoś pracuje w Google w Krzemowej Dolinie, to równie dobrze może być w Warszawie albo w Białymstoku, albo nawet jeszcze gdzie indziej. Więc stąd na pewno ten popyt będzie coraz bardziej rósł, ponieważ ssanie na talent po prostu jest coraz większe. Natomiast czy data scientyści będą nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Nie? Jakby ja wiem, jak w Appsilonie wyglądało zapotrzebowanie na data scientistów. No, rzeczywiście było duże i rosło, ale było to związane głównie z tym, że nasi klienci potrzebowali takich ról. Więc nie potrafię wróżyć, jak będzie wyglądał popyt na data scientistów w przyszłości w Polsce. Super, dziękuję bardzo. To może Robert bym cię poprosił. No to tak, moim zdaniem na pewno ten popyt już wzrósł bardzo znacznie i to zarówno z tego, że polskie firmy potrzebują tych specjalistów, jak i to, że coraz więcej zagranicznych firm zdecyduje się, żeby szukać tutaj osób, które będą pracować zdalnie.
Teraz jeszcze ja zakładam, że tutaj teza jest właśnie taka, czy chodzi o to, że ci data scientyści będą w dużej mierze bardzo schwytywani. Czy to się utrzyma? Moim zdaniem jakby utrzyma się pod względem tematyki, to znaczy jakby będzie coraz więcej osób potrzebnych gdzieś tam do pracy wokół tego tematu, ale czy to konkretnie będą data scientyści, inżynierowie w machine learningu, machine learning inżynierowie, researcherowie, specjaliści od wizualizacji i tak dalej. Wiadomo, że te wszystkie role się jakoś tam będą przecinać, zmieniać, kształtować i tak dalej. No to jest coś, co oczywiście cały czas się będzie kształtować. Jakieś, kiedy to było może 7 lat temu, wydaje mi się, wiele osób na rynku myślało, że za chwilę to każdy będzie musiał być data scientistą i każdy będzie musiał wszystko rozumieć, no bo inaczej się nie będzie dało stworzyć jakiegoś rozwiązania, bo przecież machine learning będzie wszędzie. A potem z czasem okazywało się, że właściwie im więcej w tej dziedzinie się działo, tym bardziej dojrzałe były narzędzia, tym bardziej dojrzałe były metody i nagle w takim produkcie wystarczyło na przykład na 10-osobowy zespół, żeby 2 czy 3 dobrze rozumiały te techniki i wypracowały właściwie trzon taki właśnie machine learningowy tego rozwiązania, a potem już jak zawsze potrzebowaliśmy inżynierów backendowych, frontendowych, DevOpsów, którzy już za całą pozostałą część tego rozwiązania odpowiadali. No i oczywiście część z nich dobrze, żeby rozumiała część jakby konceptów związanych z uczeniem maszynowym, żeby to wszystko na końcu miało ręce i nogi. Także jakby podsumowując, wierzę, że samo zapotrzebowanie w tej tematyce się utrzyma, ale teraz czy jakby ten fokus będzie przechodził coraz bardziej na modelowanie, czy może coraz bardziej na tą stronę narzędziową, czy może MLOpsową, no to jest coś, o czym dopiero się przekonamy. Super, dziękuję bardzo. Jeszcze Łukasz, jak mógłbym z twojej perspektywy poprosić, jak to wygląda? Znaczy, ja bym tutaj dodał jeszcze właśnie ten nasz rynek lokalny w Polsce, który, no tak jak powiedzieliśmy, w tej chwili firmy, które u nas pracują, głównie działają na zleceniodawców zagranicznych, dostarczamy usługi, które są zamawiane gdzieś na zachodzie. Natomiast rynek w Polsce, znaczy zapotrzebowanie na tego rodzaju rozwiązania dopiero jakoś mocniej się otwiera i tego będzie zdecydowanie więcej, więc to jest czynnik, który może powodować, że oprócz właśnie tego zapotrzebowania, które w tej chwili wynika właśnie z potrzeb firm zagranicznych na rozwiązanie AI, no będziemy mieli tutaj potrzeby wynikające, czy to właśnie ze spółek jakichś skarbu państwa, tak, państwowych, czy po prostu większych firm prywatnych, które też będą inwestować w sztuczną inteligencję i w związku z tym to jest kolejny czynnik, który powoduje, że zapotrzebowanie na osoby pełniące te role powinno rosnąć, tak? No ale tutaj zgadzam się z tym, co powiedział Robert, to znaczy, no to jest całe spektrum ról, to znaczy w związku z tym, że ta grupa problemów, tak, no, że jakby obszar sztucznej inteligencji dojrzewa, no to tak jak to się działo w przypadku innych obszarów, nie mamy już jakiejś tam jednej roli typu, nie wiem, data scientist, czy jak tą rolę nazwać, nie wiem, specjalista od sztucznej inteligencji, no tylko jest pełen ekosystem osób, które współpracują w zespołach, żeby pewne rozwiązania wytworzyć i dowieść, więc też warto zwrócić uwagę na to, że jeśli czytamy jakieś raporty, czy szukamy pracy, czy w ogóle planujemy swoją karierę, no to mamy w tej chwili już większą specjalizację niż to było kilka lat temu i warto się zastanowić, kim tak naprawdę chcemy być, którą z tych bardziej specyficznych ról chcemy pełnić. No i też to może się okazywać, że w tych ogłoszeniach o pracę, które przeglądamy, te role tam są gdzieś ukryte i nawet na nie nie zwróciliśmy uwagi. Więc no po prostu nie można tego traktować jako pojedyncze stanowisko. Super, dziękuję bardzo. To teraz przejdźmy do następnego, myślę, że już ostatniego pytania. W jakim stopniu działania ze strony rządu wpływają na kształtowanie sceny AI w Polsce? Czy takie inwestycje rządowe jak IDEAS, NCBIR są game changerami? Czy może potrzebujemy więcej działań, albo właśnie one są niewystarczające? Marku, jak mógłbym ciebie prosić o rozpoczęcie dyskusji?
Wydaje mi się, że tutaj chęci są dobre i w niektórych przypadkach nawet środki zaalokowane też są znaczące, ale efekty bywają bardzo różne. Przykładem programu, który moim zdaniem był nieudany, był Bridge Alpha, który miał za zadaniem wspieranie tutaj firm, ale obwarowania, które były przy tym związane, powodowały, że takie firmy miały potem problem ze zbieraniem inwestycji już potem w tej fazie międzynarodowej, to znaczy zbieranie kapitału zagranicznego z uwagi na zapisy typu prawo pierwokupu przez NCBR. Jeśli jakiś fundusz typu VC zobaczy tego typu zapis, to się wystraszy po prostu. Szczególnie, że to prawo pierwokupu jest jeszcze po wycenie dyktowanej przez eksperta wynajmowanego przez NCBR. To jest niezgodne ze standardami, które panują gdzie indziej. Więc niektóre programy niestety nie zakończyły się sukcesem. Szybka ścieżka. Względnie dobre pieniądze, ale tutaj problem, o którym mówił Łukasz, czyli sztywność tego całego systemu, to znaczy to, że trzeba zaplanować na kilka lat do przodu i potem ciężko jest to zmienić, to jest jeden z problemów. Więc tutaj powiedzmy, że wypada różnie. Te nowe inicjatywy typu Arctic czy Ideas, moim zdaniem wygląda to bardzo obiecująco, natomiast jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby ocenić, no bo trzeba by zobaczyć po efektach, ale wydaje mi się, że te dwie inicjatywy moim zdaniem mają szansę dużo zmienić. Te dwie ostatnie. Super, dziękuję bardzo. Julia, jak mógłbym ciebie też prosić o opinię na ten temat? Dokładnie tak samo. Znaczy, po owocach ich poznacie, nie? To za wcześnie jest, żeby oceniać tego typu inicjatywę na początku, bo w zarysie wszystko wygląda świetnie i tak samo właśnie Bleach Alpha czy Szybka Ścieżka, o której wcześniej Marek mówił, one dokładnie też w zamyśle wyglądały genialnie. Wydaje mi się, że tutaj głównym kryterium oceny tego typu inicjatyw, czyli czy one są game changerami, czy nie są, to jest to ich trwałość. Czy to będą projekty, które będą trwały przez 3 lata i potem się skończą i nikt nie będzie, wiecie, o szybkiej ścieżce za 20 lat nikt nie będzie pamiętał. No nie? Jakby to nie jest na tyle trwały sposób finansowania, żeby być game changerem. I znów pytanie właśnie, czy Ideas też będzie istniało na przykład za 10 lat, 20 lat, czy będzie można na to liczyć jako trwałe źródło finansowania czy wspierania rozwoju tej gałęzi nauki i badań. Właśnie, to jeśli można dodać, to ja zastanawiam się, dlaczego te programy są tak często zmieniane, to znaczy bardzo duży jest taki nakład, taki overhead, żeby przedsiębiorcy zrozumieli jakiś rodzaj dofinansowania, żeby się do niego przygotowali. No bo też... No przepraszam, ci przerwę, ale właśnie dokładnie, bo one są odpowiedzią na pewne sposoby, programy wydatkowania pieniędzy Unii Europejskiej. No i tam są jakieś pięciolatki, które właśnie definiują, jakie są nasze priorytety wydatków i na co będziemy inwestować. I w odpowiedzi na to właśnie tendery pojawiają się tego typu instytucje, programy państwowe wśród krajów członkowskich. Dlatego one mają taki krótki, powiedzmy, lifespan. No tak, no więc to jak będą ma tę korzyść, że powiedzmy jakiś tam strategiczny plan jest powiedzmy realizowany zgodny z tym planem unijnym, ale no właśnie od strony przedsiębiorców wynika, wymaga to bardzo dużo zachodu, żeby to zrozumieć, przełożyć na własne potrzeby. Najczęściej to też wymaga właśnie współpracy z doradcami, żeby w ogóle takie programy, projekty sensownie przygotować. Także no bardzo dużo jakby pieniędzy i czasu traci się na tą papierkologię, tak, która oczywiście też potem może się na nic nie przełożyć, bo się tego projektu nie dostanie. No także niestety no te programy mają dużo wad, tak? Ale oczywiście lepiej pewnie, że są, niż gdyby ich miało nie być. Widzę, Paweł, że masz coś do dodania. Owszem, ja w odróżnieniu od moich przedmówców upatruję pewne, łączę pewne nadzieje z tym, że te programy się tak szybko zmieniają, ponieważ w moim pojęciu to oznacza, że w administracji następuje tutaj pewnego rodzaju reinforcement learning, to znaczy testowane są różne rozwiązania, no one okazuje się, że mają wady, no więc proponowane są kolejne rozwiązania. No i to bardzo dobrze. No, najgorsze, co by mogło się wydarzyć, to coś takiego, że mamy cały czas te same programy, które cały czas tak samo nie działają. No, dodajmy do tego, że no cóż, Polska jest krajem z średnim,
w Unii Europejskiej jest, należy do krajów, które mają relatywnie niskie PKB, co oznacza, że u nas pieniędzy nie zarabia się generalnie na wysokich technologiach, prawda? Tylko najwięcej pieniędzy zarabia się na tam kopaniu węgla i tak dalej. Więc nie jest łatwo skonstruować program, który by polegał na tym, że firmy dostają rządowe dotacje za to, że rzeczywiście wytwarzają nowe technologie i na niej budują swoją przewagę konkurencyjną i w ten sposób zaczynają zarabiać pieniądze. Natomiast no, w miarę jak jesteśmy coraz bogatsi, to takich możliwości będzie coraz więcej i takich firm działających w ten sposób też będzie coraz więcej. I to bardzo dobrze, że nasza administracja zamiast po prostu poddać się i robić wszystko tak samo źle, no to właśnie uczy się ze wzmocnieniem, jak to robić dobrze. No, trzymajmy kciuki, żeby się nauczyła to robić jak najlepiej. Robercie, widzę, że też masz coś do dodania, proszę bardzo. To ja może dodałbym taką myśl, że z mojej perspektywy tego typu programy, one nie powinny kształtować i nie powinny próbować kształtować tego rynku. One powinny być raczej takim dodatkiem, takim stymulantem, które właśnie w niektórych miejscach, gdzie brakuje czegoś, żeby powstała taka prawdziwa komercyjna relacja, czyli ktoś, nie wiem, kupi moją usługę, kupi mój produkt, być może tego produktu jeszcze nie ma, ja potrzebuję trochę inwestowania, trochę doinwestowania, być może ktoś nie kupi tej usługi, bo jest trochę za droga, to myślę, że może jakimś pomysłem byłoby to, żeby właśnie te programy stały się takie jakby lżejsze i mniejsze w stosunku do tego, jakby co firmy, które biorą te programy, na co dzień wytwarzają, tak? Bo w tym momencie, biorąc pod uwagę, że te programy są duże i są, no tak jak słyszeliśmy, trochę kwadratowe i pewnie należy się spodziewać, że zawsze takie troszkę będą, no to tworzymy właśnie trochę taki sztuczny mechanizm. Być może gdyby spróbować zrobić z tego coś właśnie lżejszego i coś bardziej symulującego właściwie taką komercyjną relację, w której jakby mam pomysł, jak mogę pomóc jakiejś innej firmie, tylko być może jeszcze nie możemy się zgodzić co do ceny, albo być może muszę jeszcze włożyć troszkę dodatkowej pracy, to wówczas taki program mógłby pomóc i trochę załatać tą dziurę, o której mówiliśmy wcześniej, że polskie firmy rodzime na swoje potrzeby jeszcze nie kupują tak wiele szeroko pojętego AI-a na swoje potrzeby, no bo po prostu jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu. Super. Dziękuję bardzo.